Hej, witam, tutaj Omega Wario. Pierwsze co zapewne teraz pomyśleliście: wow, nowe intro! Tak, dokładnie. Po całym roku korzystania z poprzedniego intra, które zawierało tylko sceny z pierwszego i drugiego sezonu, zdecydowałem, że skoro wyszedł już trzeci sezon i go omawiam, powinno pojawić się kolejne. Koniecznie napiszcie w komentarzach, czy nowe intro wam się podoba oraz czy powinienem je zostawić albo ewentualnie zmienić. Zapraszam do dyskusji. Oczywiście nigdy by nie powstało, gdyby nie moja znajoma Liv, której jestem bardzo wdzięczny za pomoc. Dzisiejszy film nie będzie specjalny tylko z tego powodu, że jest nowe intro, ale wystąpi w nim gościnnie Clown. Tematyka jego kanału opierała się przez jakiś czas na kreskówkach, ale obecnie znajdziecie u niego filmy z Minecrafta. Polecam odcinek dotyczący portalu z Gravity Falls, bo jest moim zdaniem bardzo interesujący i akurat dotyczy kreskówki. W tym odcinku zajmiemy się omówieniem dwóch następnych odcinków: Demon Season i Sophomore Slump. Ostatnio wspominałem, że Star i Tom się zeszli. Demon Season jak najbardziej nam to pokazał, a zaczął się od rozmowy Star z Tomem na temat ich następnego wspólnego spotkania. W nieprzewidzianej chwili do pokoju Star zapukała przepocona końska głowa z szokującymi wieściami, które Tom zabronił jej przekazać, ale nie mogła się powstrzymać i wygadała, że przeprowadzają na nim demoncyzm. Jeśli orientujecie się, na czym polega egzorcyzm, raczej nie muszę tłumaczyć, natomiast demoncyzm dotyczy próby wypędzenia z Toma małych demonów, przez które był taki agresywny. Końska głowa powiedziała jej, że jest przeprowadzony na nim w danej chwili, a Star stwierdziła, że trzeba to zatrzymać. Postanowiły, że udadzą się do byłego chłopaka końskiej głowy, który był konikiem morskim, i poprosił go o mapę. Na miejscu Star wpadła na pomysł, żeby końska głowa odwróciła uwagę członków demoncyzmu, a ona znajdzie Toma. Końska głowa przebrała się za jednego z nich i zaczęła ich rozpraszać, a w międzyczasie Star weszła do namiotu i zaczęła rozmawiać z Tomem. Powiedział jej, że wybranie demoncyzmu było jego wyborem i zrobił to, żeby się w końcu zmienić, żeby być lepszym księciem podziemi. Do rytuału przybył główny prowadzący i przygotował Toma. Rytuał się rozpoczął i przyznam szczerze, że jak na kreskówkę, miałem wrażenie, że to bardziej jakiś rytuał okultystów, którzy stawią szatana, bo nie da się zaprzeczyć, że został przedstawiony w mroczny sposób. Po narysowaniu dziwnego znaku na jego twarzy, Tom zaczął się unosić niczym opętany, a wokół wszystko zaczęło płonąć w niebieskim ogniu, aż nastąpił wybuch, który przyciągnął uwagę Star. Zaniepokoiła się i postanowiła, że mu pomoże. Kiedy Tom się obudził, było już po wszystkim. Okazało się, że udało się wypędzić mini demona, który przyczyniał się do agresji Toma, ale jednak w jego ciele jest ich tysiące więcej. Tom przestraszył się, że będzie do końca złym demonem, ale Star pocieszyła go, że próbuje się zmienić i być lepszą osobą. Odcinek zakończył się tym, że oboje trzymali się za ręce i wyszło na to, że jednak znów są razem. Gratuluję wszystkim fanom shipu Tom Star, bo właśnie dzięki temu odcinkowi on zaistniał. To nie zmienia faktu, że nadal jestem po stronie Starko i wciąż uważam, że Tom Star się prędzej czy później rozpadnie, a Starko kiedyś się sprawdzi. Teraz coś bardziej dla fanów shipu Jarko. Odcinek Sophomore Slump natomiast był kierowany dla widzów, którym się podobało, że Marco i Jackie się zeszli. Akcja działa się na ziemi, kiedy Marco wrócił z Mioni. Nie mógł się rozstać ze swoją peleryną, którą dostał od Rivera, ponieważ mianował go rycerzem. Jako już nie mógł się oderwać od wspomnień łączących go z przygodami, które przeżył na Mioni nie jeden raz podczas spędzania czasu ze swoimi znajomymi, irytował ich, w tym swojego senseja, za każdym razem, kiedy chwalił się, co tam przeżył. Postanowił więc, że zwierzy się swojej dziewczynie, Jackie. Za pierwszym razem, kiedy zobaczyliśmy tą scenę, prawdopodobnie nic nadzwyczajnego w niej nie było. Ale jeśli lepiej zwrócimy uwagę na lewy górny róg, możemy dostać tam bila cyferkę z Gravity Falls. To jest następny ukryty easter egg, który nam dowodzi, że te obie kreskówki dzieją się w tym samym wymiarze kreskówkowym, czego nie da się zaprzeczyć. Jackie stwierdziła, że nadal w myślach znajduje się na Mioni i ciągle żyje swoimi wakacjami, a w ogóle nie zainteresuje się, jak jej minęły. Marco zdał sobie sprawę z tego, że powinien skończyć już z poprzednimi wspomnieniami i wrócić do bycia prawdziwym sobą, więc zaprosił ją na randkę. Wybrali się do wesołego miasteczka w Echo Creek. Przez większość czasu się wygłupiali i nie myśleli o żadnych konsekwencjach tego, co robią. Do czasu, kiedy nadszedł zachód słońca i Jackie myślała, że faktycznie zapomniał już o Mioni i wszystko wróciło do normy. Dopóki nie przytuliła Marka i odkryła, że miał ukrytą pelerynę za swoją bluzą. Powiedziała mu, że to naprawdę słodkie, że próbuje, ale jeśli zmusza samego siebie do zostania w Echo Creek, tylko żeby ona była szczęśliwa, obaj skończą z mieszanymi relacjami. Marco odparł, że chciałby, aby wszystko dobrze się ułożyło, ale jego prawdziwa myśl ujrzała światło dzienne. I sprzedał jej friendzone, stwierdzając, iż są tylko najlepszymi przyjaciółmi. Mimo tego, Jackie nadal myślała, że to nieprawda i na swojej deskorolce odjechała. I tak nadszedł koniec związku Marka z Jackie. Koniec shipu Jarko. I osobiście bardzo się cieszę, bo czekam, aż ten ship się rozpadnie. Z tego co widać, Jackie została tylko wykorzystana do fabuły pod względem relacji uczuciowych postaci i myślę, że raczej nie zobaczymy ją następny raz. Teraz czekam, aż rozpadnie się Tom Star. Wiem, że każdy ma swoje zdanie na temat związków w tej kreskówce i jak najbardziej to szanuję, ale w tym filmie przedstawiłem wam moje osobiste zdanie.
Jestem nadal po stronie Starko. Mam nadzieję, że w komentarzach nie rozpęta się gówno burza z tego powodu. Po tym wszystkim Marco zdecydował, że jednak opuści ziemię i wróci na Muni. Pożegnał się z wszystkimi przyjaciółmi, rodzicami, po czym otworzył wymiar i udał się na Muni. To tyle w dzisiejszym odcinku. Liczę na to, że cross z klonem wam się spodobał. Piszcie w komentarzach, co uważacie na temat tych odcinków i shipów oraz nie zapomnijcie ocenić filmu. Link do kanału Klona jest w opisie. Widzimy się już niebawem.